Właśnie rozpoczął się arcyważny mecz dla Was. No, walczycie o to trzecie miejsce, żeby zakończyć rundę, no i przystąpić właśnie na trzecie miejsce, powalczyć o ten medal drużynowych mistrzostw Polski. No dzisiaj Pani znów na trybunach, no ale już nie możemy się doczekać, kiedy zobaczymy Panią na macie. No naprawdę fajny pomysł, Krajowa Liga Zapaśnicza, fajnie to odpala, no i tutaj znów ogromne emocje. Dokładnie, tak jak Pan właśnie mówi, walczymy o brąz i bardzo kibicujemy naszej drużynie WKS Grunwald Poznań. A tak jak już mówiłam, to jest fajny pomysł, bardzo fajny pomysł. A to, że nie walczy, bo moja kategoria wagowa nie walczy w tym sezonie, sezon wiosenny, także... Ale nie ukrywam, że bym nie chciała walczyć, chciałabym bardzo, ale też się fajnie kibicuje i też jest coś innego i mogę doświadczyć takiego kibicowania, takiego fajnego. Ale fajne obrazki tutaj oglądaliśmy przed meczem, że tutaj to środowisko bardzo fajnie się zna, wszyscy sobie rozmawiają, gratulują, że widać, że żyjecie ze sobą i to jest bardzo fajne. Wychodzicie na matę, oczywiście walczycie, ale tutaj to widać, że to środowisko bardzo fajnie żyje. Dokładnie tak. Jak jest rywalizacja, to każdy rywalizuje tak, że nie ma to, że boli. Mata to jest mata, a schodzimy z maty, no to normalnie wszystko jest okej, tak. Tak każdy z każdym rozmawia, tak powinno być. Ja chciałbym jeszcze pogratulować występu brata, bo fantastyczny występ. Oglądaliśmy, kibicowaliśmy, naprawdę rewelacyjny występ. Dokładnie, brat zrobił ładny występ i tak się śmieje, bo zawsze jak jeździmy razem na zawody, to jak mi wychodzi, jemu nie wychodzi, jak jemu wyjdzie, mi nie wyjdzie, no to chyba tak to już będzie, ale fajnie by było, jakby nam wyszło w ogóle razem gdzieś na takich poważnych zawodach. Jak... Na Igrzyskach Olimpijskich razem. Dokładnie, kwalifikacje najpierw, a później Igrzyska. No to by było super, to by było normalnie, bym była mega szczęśliwa.